ominę zwycięzców. Więc, więc na pewno będzie fajnie. Ponieważ jesteśmy dość liczną grupą, a mamy sporo atrakcji po trasie, rączka w górę. Kto przeczytał książkę i jak dzisiaj jedziemy? No rewelacyjny wynik, słuchajcie, bo jest więcej niż zero. Nie, nie, nie. Przynajmniej ktoś przeczytał. Słuchajcie, to może ja tak pokrótce streszczę, jak sobie stąd wyjedziemy, a jak wyjedziemy, to zaraz opowiem osobno. Po drodze mamy dla osób, które biorą książkę w bagażniku. Mamy pierwsza sprawa, to jest, jedziemy sobie przez okolicach zamków w Chęcinach. W Małogoszczu jest pierwsza rzecz do zrobienia. Proszę przeczytać w książce co. Następnie po drodze mamy dwór w Ludyni. Tam wjeżdżamy. Słuchajcie, dwór w Ludyni jest troszeczkę schowany na uboczu. A jeżeli będziecie się zastanawiali, gdzie zaparkować, to parkujemy na głównej ulicy. Stajemy po prawej stronie maksymalnie, do skrajnego stajemy i sobie spokojnie, bezpiecznie parkujemy. Tam nie ma ruchu praktycznie. To jest taka wioska, że tam za dużo się nie dzieje. Będziemy, podejrzewam, największą atrakcją przynajmniej w 2017 roku. Następnie stamtąd jedziemy do Włoszczowej, gdzie jest kolejna rzecz do zrobienia, jaka sobie zobaczycie. Ile jest? I z Włoszczowej. Ile co? Ile do wypicia? Nie, ile z przystanków kolejowych. Przystanków? Osiem przystanków kolejowych, tak. Z czego 4 stacje. I stamtąd sobie, słuchajcie, spokojnie tempem Lightonem jedziemy do Jastrzębia, ale uwaga, nie na tor Jastrząb, tylko stanica wodna Enif w miejscowości Jastrząb. Gdzie tutaj jest kolega Astro?